ja nie lubię kopać leżącego, wolę kopać szarżującego, a w tej chwili raczej różne rodzaje polskiej prawicy szarżują, a różne rodzaje polskiej lewicy leżą, więc wolę kopać szarżującego. To chwila tylko leżących, a potem o tym gruzie przewrócą Cieszę się, że przynajmniej Grodzka nie wyszła z klubu parlamentarnego Janusza Palikota, ponieważ to oznacza, że może przynajmniej jakoś jeszcze będzie to wszystko negocjowało, a nie się rozwalało. No. Pani Geringer oczywiście wyszła dlatego, że sojusz jej nie załatwił jakiegoś miejsca w europarlamencie, co uważam za politykę krótkowzroczną, bo jednoosobowo ma jeszcze mniejsze szanse załatwienie sobie jakiegoś miejsca w komisji niż nawet ze słabym poparciem SLD. I tu już na tym kończę. Na pewno to jest ruch zły wizerunkowo dla obu partii lewicowych, kiedy odchodzą dwie posłanki, to znaczy jedna posłanka i europosłanka, wyraziste o znanych nazwiskach, choćby dlatego, że lewica przecież walczy o parytety i promuje kobiety w polityce, kobiety na listach, tutaj dwie kobiety odchodzą. Natomiast to w zasadzie tyle, bo z mojego punktu widzenia dużo ciekawsze jest to, co się w tej chwili dzieje, nie wśród osób, które odchodzą, ale między Leszkiem Millerem a Januszem Palikotem, i pytanie o to, czy rzeczywiście tym razem ci dwaj panowie się spotkają i coś z tego wyniknie, poza kolejnym obiadem, a potem okładaniem się z sejmowej trybuny. Jeżeli to będzie obiad w restauracji, to obaj panowie nie powiedzą niczego, nie? Panowie preferują Amaro, więc ostatni raz, jak się spotykali na politycznym obiedzie, to było to w restauracji Amaro, o ile już dobrze wiedzą, pamiętam. Gdzie, kiedy to swoją drogą, patriota. Bardzo zabawne, bo ja już tyle razy może słyszałam, że oni zerwali ze sobą stosunki, że w ogóle jakiekolwiek rozmowy, współpraca i w ogóle tworzenie czegokolwiek wspólnie nie ma sensu, że jak słyszę, że mieliby się spotykać, to sobie myślę, że w polityce żadne słowo nic kompletnie nie znaczy. Odejścia obu posłanek pokazały nam dwie różne rzeczy. Lidia Geringer de Odenbeck powiedziała to, co wiemy o pozostałych partiach, mianowicie, że jest to partia wodzowska, w której decyzję podejmuje jeden lider, nie słucha głosu innych i w zasadzie szeregowy poseł albo europoseł nie ma niczego do powiedzenia. To, że odeszła Anna Grodzka, pokazuje po raz kolejny, jak bardzo dziwnym projektem jest twój ruch. Bo z kolei dawniej nie jest partią wodzowską? Bo przecież tak. Ładujmy jednego policzka, drugi z drugiego policzka. Jest też partią wodzowską, ale jest też zlepkiem najróżniejszych idei i bycie Anny Grodzkiej, która nigdy nie ukrywała, i to jest podstawowy zakres jej działalności. Ona się zajmowała słabszymi, pokrzywdzonymi, tymi, którym brakuje na chleb, osobami transseksualnymi, czyli wszystkimi tymi, którymi, jak rozumiem, nie do końca chce i potrafi zajmować się Janusz Palikot, ponieważ słyszałam od niego w ostatnim czasie, że znowu będzie stawiał raczej na średnich i małych przedsiębiorców i w związku z tym będzie bardziej liberalny niż socjalny. No, gdzie tam miejsce dla Anny Grodzkiej? Naprawdę nie wiem.